Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację i test naprawdę świetnej podkładki pod myszkę. Jest to nowość amerykańska firma Extrac. Podkładka nazywa się Reaper. Jest to coś takiego. Za chwilkę zobaczycie ją dokładnie, poznacie jej cechy, ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dodam tylko, że ten model Reapera to jest podstawowy. Mamy jeszcze większą XL oraz gigantyczną XXL. W testach podkładka zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie i mogę ją już na wstępie polecić, jeśli szukacie produktu naprawdę wysokiej jakości. Zapraszam do oglądania, ceny w opisie filmu. Moi drodzy, przed nami podkładka Reaper od firmy Extrac, amerykańska firma, nowe podkładki w Polsce. Powiem Wam, że po kilkunastu dniach testów tej podkładki jestem pod ogromnym wrażeniem jakości wykonania przede wszystkim i funkcjonalności tego produktu. To jest właśnie seria Reaper i to jest, moi drodzy, najmniejszy rozmiar Reapera. Ta podkładka ma wymiary 280 mm wysokości i 432 szerokości, więc i tak jest duża, naprawdę spora. Jak widzicie, ma kształt takiego rozciągniętego prostokątu, nie jest taka ścięta jak klasyczne podkładki, tylko jest bardziej rozszerzona. Dla mnie ogromny plus, jeśli chodzi o grubość, to jest to nieco ponad 3 mm. No i warto wiedzieć, że mamy też Reapera w wersji XL, a nawet w wersji XXL. To już jest podkładka praktycznie na całe biurko, na której możemy mieć nie tylko myszkę, ale i nawet klawiaturę i jeszcze jakieś tam akcesoria, więc też fajnie. No i przy okazji jakość przede wszystkim, a ceny też w miarę przystępne. Oczywiście jest to podkładka miękka, mamy tutaj bardzo delikatną, a jednocześnie wysokiej jakości powierzchnię, która zapewnia bardzo dobrą prędkość przemieszczania się myszki. Gładkość ruchów jest po prostu nieziemska. No i przy okazji mamy też laserowo cięte brzegi. Niektórzy z Was będą marudzić, że podkładka fajna, ale bez obszywanych brzegów. Moi drodzy, obszywane brzegi nie są wymagane, ponieważ to, czy taka podkładka będzie nam się rozładzić po jakimś czasie, zależy od tego, w jakiej technologii jest ona wykonana. Jeśli jest to po prostu klejone, jak w tanich podkładkach, może się to rozładzić, na przykład dostanie wody, tłuszczu, czegokolwiek, zacznie się rozładzić. Druga opcja to jest zgrzewanie termiczne, to jest bardziej trwałe. Tutaj mamy prawdopodobnie właśnie tak zgrzewane te warstwy i cięte laserowo, czyli są idealnie gładkie brzegi, nie ma żadnych takich miejsc, gdzie można by to było jakoś podhaczyć, uszkodzić i rozwarstwić. Od spodu oczywiście warstwa gumowa i zapewnia to, zobaczcie, bardzo dobrą przyczepność tej podkładce. Naprawdę pod tym względem jest ok. No i mamy logo Extraca tutaj serii Reaper w rogu, natomiast jest to tak ukryte, że jak mamy myszkę na podkładce, to w żadnym wypadku nie najeżdża tutaj na to logo, więc nie ma żadnych interferencji, zakłóceń pracy sensora. I producent zaznacza, że kompatybilna jest z sensorami optycznymi, laserowymi, nie ma problemu, jak widzicie, jest czarna jednolita powierzchnia o takiej mikroteksturze, więc nie ma z tym problemu i testowane to było na myszkach takich producentów znanych jak Logitech, Microsoft, Razer, Apple, a nawet SteelSeries. Ja osobiście też testowałem na kilku myszkach, między innymi na tym właśnie gryzoniu, czyli Zowi ZA12, nowej myszce. Teraz będziecie mieli próbkę po prostu, jak ta myszka po tej podkładce się bez oporu przemieszcza. Wystarczy, że chwycę ją palcem i zobaczcie, naprawdę minimalna siła jest potrzebna, żeby tutaj zadziałać. Tak więc mamy dużą prędkość przemieszczenia tej myszki po podkładce, ale jednocześnie struktura hybrydowa powoduje to, że cały czas pozostaje w naszych rękach pełna kontrola nad sensorem. Więc może się wydawać, że na pierwszy rzut oka podkładka typu Speed, ponieważ bardzo gładka, duża prędkość przemieszczania myszki, natomiast ta kontrola wciąż jest. I dobrze, zróbmy mały test w pęcie. Najpierw na 400 spróbujemy to sobie ogarnąć proste linie. Zobaczcie, bardzo duża precyzja. Czy ruchy są wolne, czy szybkie? Teraz spirale, jak widzicie, nie ma tutaj żadnego gubienia pikseli. Ruchy góra-dół również są jak najbardziej
poprawne. Spróbujemy troszkę zwiększyć rozdzielczość. W tej chwili działamy przy 1000 Hz. I również nie ma z tą podkładką żadnego problemu. Zwiększamy na jeszcze wyższą rozdzielczość, 1600. Więc tak to działa z sensorem optycznym Avago 3310. Naprawdę świetnie. Moi drodzy, krótkie kilka słów podsumowania. Podkładka jest po prostu świetna. Ja ze swojej strony nie mogę się doczekać testów kolejnych podkładek firmy Xtrak, ponieważ ten producent skupia się tylko i wyłącznie na podkładkach, więc z tego co widzę po pierwszej podkładce są w tym dobrzy, naprawdę im to wychodzi. Więc będzie mocna konkurencja dla innych firm obecnych na rynku typu SteelSeries, Rokat czy Razer. Naprawdę będą mieli z czym konkurować. Tak więc kolejne testy zapewne jeszcze będą. Tymczasem zapraszam Was też do innych recenzji na moim kanale, których jest już kilkaset. No i dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Pamiętajcie, ceny podkładek w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!